Szalom. Pa. Jak zawsze zabawy z techniką. Siódmy raz. Witam wszystkich, zapraszam tutaj. To jest, mówi Świstak, Streampunk, Pop Wąziu. Ciekawe co to było. Ban za bycie góralem, gorolem ze Sosnowca, to mówi Ketchupowy Orzeł. Co jest? Będzie tu coś? Tak, no będzie zgodnie z zapowiedziami. Więc mam nadzieję, że wszystkim się zrestartowało. Live jest teraz, oczywiście, że jest. Więc zaraz tak slow mode wejdzie. Ła, muzyka, tak. Muzyka jest na razie oficjalna z gry, potem się przełączymy na radio. I teraz bycie w murzyna. Ej, żeby było oficjalnie. Witam was bardzo serdecznie, nazywam się Maciek Makoła. I sprawdzamy dzisiaj grę, która nazywa się Euro Truck Simulator 2. Ona jest w wersji, to jest Evenement, bo ja nie śledziłem nigdy śląskiego rynku gier, więc nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest chyba pierwsza gra po śląsku. Uwielbiam ten moment, gdy leci muzyka i nagle słychać tak. I ja nie znam śląskiego. Znaczy, ja wiem, że to będzie bulwers. Mam nadzieję, że tam społeczność pochodząca z tamtego rejonu Polski się nie zbulwersuje. Ale jest. I to widać, po prostu tak wygląda start gry, nie? Tam oczywiście było jakieś logo tego Eurotrucka. Dajcie znać, czy muzyka nie jest za głośna w ogóle. I ten. A, tylko trochę dam ciszej mimo wszystko tutaj, żeby było zgodnie z moimi tutaj dotychczasowymi jajami. Nie jest za głośno, to dobrze. I tak, stworzyłem sobie bohaterkę. Ja zacznę od nowa wszystko, bo ostatnia moja bohaterka to jest taka tirówka. Jak ktoś nie widział, to wam teraz pokażę w sumie. Zaczniemy od obrozka, tak? Czy się odmienia w ogóle w śląskim? Tylko chcemy płeć taką normalną. Kurde, są takie ładne zabawy. Taką dziarsko. Ta była rodowitą ślązaczką, ale nie będziemy powtarzać tego samego. No zobaczmy, gdzieś tu jest taka ten. Wygląda jak co miała ojca w milicji. Faceta weź. Nie ma mowy, sio. Ta co wygląda jak SS-man. Ta jest fajna, nie? Dokładnie miała dziadka z Wehrmachtu. Baba śląska w barach szeroka, w dupie wąska. To Docha napisał, albo napisała. Weź tą grubą. No dobra, czy to mi to... Czy to... Aha, najlepsze jest to, że będzie widać ją w tej kabinie. Ta taka, nie? I tutaj zaraz. To strasznie jest ładny. Wkluć proszę miano swojej firmy. Jak ktoś ma jakieś propozycje, to ja bardzo chętnie ten wcisnę. Ta gra jest po czesku. Nie! Ktoś nie wie. To jest ten, prawie jak Honeyball. Joanna Dworniak. Kto to był? Kurde. Rumunex może być. Tylko to nie jest prawda. Ej, żeby nie było, że ja potem zostanę Rumenex, ale Rumunex. Jakieś z eksem byłoby spoko. Albo Ruczex. Ruczajex. To brzmi nieźle. Miano firmy Ruczajex. Transport. Żeby nie było jaj, nie? Więc jest spoko. Węgiel Logistics, dokładnie. W każdym razie ten. Tak, transport i logistyka. Tylko niestety nie można zbyt dłużej. Ale Ruczajex logistyka brzmi ok. Bo tam pewnie... Nie widziałem tej reklamy. Ja niestety nie mam ten. Mowa jest oczywiście, to jest język. Śląska gadka. To i można włączyć po bożemu, ale co to za zabawa. Więc zostajemy przy tym. Wzorzec z szpilu. Nie wiem, co to jest, aż można to szybko sobie sprawdzić. Moduł gry. A, no tak, w grze ma być zapowiedziany ten. Będą jakieś dodatki, jak pewnie będzie sukcesem, więc możemy się spodziewać Europy Wschodniej. Zaraz zobaczycie, jak ktoś nie widział, to ten. Teraz imię jakieś ładnie dać. Czy tam wygląda na... Zaraz, imię, nie wpisałem imienia, bo myślę. Też mi się pierwsze wiadomo, to byłoby Grodzka, nie? Że tam Hania, ale jakieś są śląskie nazwisko. Helga, Emila, Gertruda. Nie, no zostajemy przy Hani, nigdy nie było. Hania i teraz ten, a Berta też jest ładny w sumie. To mogą być dwa imiona, Berta i mamy jeszcze trochę liter na nazwisko. Tak, Mostowiak, nie. Gonciusz. Czemu nie, bo nie będziemy robić reklamy znowu, więc to zaraz wyjdą straszne te. Hania Skania, a może być. Hania Skania, dobra, mi się to podoba, jest słodko. To Bertę usuniemy, nie będziemy się nabijać z tego. Okej, koniec zamknięty, tak Maciaszek, dokładnie. Obierz swój preferowany wygląd Last Outa. I kurde, wygląd Last Outa to nie jest... to jest marka. I wszyscy mówią, żeby wybrać Volvo. Problem jest taki, że nie wszystkie są licencjonowane. Licencjonowany jest MAN. Dobrze mówię, to nie jest MAN.
Wiem, jest Majestic. Scania jest i wszyscy mówią, że Volvo jest dobre. Tylko. Czemu nie widzę Volvo? Czyżbym miał jakiego. Nie, dostałem tę grę, żeby nie było. Tę grę dystrybuuje CD Projekt i chcieli, żebym coś z tego zrobił. Zaraz Valiant to jest Volvo. Nie, to nie na piratach nie gramy. To jak Ania Scania, to Scania i tyle. A tam ktoś mówi, że jakieś tam bonusy, tam mi to nie zależy. Logo firmy. Tu jest trochę ubogo, ale ten ogień jest taki wypasiony. Valiant to Volvo. To nie, to jedziemy z oryginalnym. Chcę mieć Scania i tyle. Niebieski, dobra, ściągnij mody na prawdziwe marki. Właśnie, ta gra jest nieźle modowalna, nie? Że mody tutaj działają. I teraz tak, obiel metoda kontrolę. No my tu już, czytanie tego to jest rozkosz dla uszu, że tam użyj swojej kierownicy, gamepada albo joysticka ku najbardziej realistycznym szprymom. Knefli od klawiatury idzie użyć dla roztomajtych funkcji. Ja tu sobie ustaliłem, że mam ten kontrol tej kierownica, albo się zachowuje, choby ona. Pozycję kontrolera akurat nie instaluje pozycji kierownicy na szpilu. Niestety, no tu jest, tutaj muszę wyznać, jestem z wami szczery, amatorski stream na padzie. I kontroler to gamepad albo joystick, pozycji od niego instaluje gibkość kręcenia kierownicą we szpilu. Czyli rozumiemy, nie? Ta gra nie wymyśla nowego świata, ale ładnie opisuje zależności. Czemu nie polskie? Może, bo kto by po polsku grał? I żeby nie było, to jest dużo ciekawych tych w ogóle opcji. Jest te najbardziej realistyczne, gdzie mamy normalną skrzynię. No jak w rzeczywistości, musimy te dźwięki sobie przestawiać. No ale ja zostaję wprost automatyczno. To się czyta jak O, tak swoją drogą. To jest jedno O z umlautem, O z kreseczką. Najprostsza metoda kludzenia stworzona najbardziej, ale nie inno dla klawiatury. Wciść do przodu, co by jechać do przodu. I do zadku, co by jechać do zadku. Wąziu, mówi Underwolf. Mój tata jest kierowcą ciężarówki, jak ktoś to pyta, to się chętnie odpowiem. To zgra, więc tam ojciec niech sobie odpocznie lepiej. Ja już wiem, co muszę ustawić. Oś gazu mogę sobie skontrolować. I to powinno być elegancko tutaj. Jest gaz analogowy, chociaż tyle. Brymza to już wiem, że jest hamulec. No i jest bardzo ładnie. Oś kierowania działa. Co tu jeszcze ten? Fajne są ten. Tutaj można się pobawić nieźle, bo jest sprzęgło. Mój tata też jest kierowcą. O, wszyscy mają teraz rodzinę tam. No to dobrze. Oś patrzenia góra-dół. To mi się przyda. I lewo-prawo będę miał też na gałeczce. Więc kulturka i wypasy. Dali. Pozdro ze Śląska lecą. No pewnie, pozdrawiam Śląsk. Gra jest teraz skonfigurowana, możesz kontynuować. Mogesz, to się mówi mogesz, nie? Zmienić konfigurację niskorzy na stronie kontrolerów w nastalowaniach. No dobra, to nie będę powtarzał, bo to już co widzieli ostatni odcinek, to ja to przerabiałem. Tu popełniłem błąd, jak było obier miasto, w którym chcesz zacząć. I polskie są trzy. Jest Szczecin, jest Poznań, jest Breslau. I zaczniemy z Breslau. Więc wszystko. Ciekawe mnie, czy będzie odcinek do właśnie Wrocław-Berlin, który jest tak mega, jak się jedzie. Zrobili już fajnie z Polski do Wrocławia. Do Berlina, ale z Berlina do Wrocławia jest mega. Wyłącz w opcjach pieszych. Włączę, zaraz będzie, okej, okay, potwierdzić obiór. Że w ogóle, jak ktoś chce zobaczyć całą mapę, to ona wygląda tak. Ja to mówiłem 100 razy, nie? Ale wiadomo, tutaj mamy najbardziej rozciągnięte na północ osadę, tu na południe, na wschód. Tutaj jest Plymouth, a na kontynencie to jest Paryż. A w Polsce to jest właśnie Breslau. Weź Szwajcarię, no to się pojeździmy, potwierdzić odbiór. Samouczek, nie, bo już to sprawdzałem. I jedziemy z konkretami. Zaczniesz w Szwajcarii. Wąziu, jak będziesz jechał po Wrocławiu, to mnie nie przejedź. Okej. Okay. Ja dawno nie pamiętam Wrocławia, bo byłem przeważnie przejazdem. Czy to podobne jest? Wrocław przejmuje. No mam nadzieję, że coś ten... Intlisz możesz przejleżytość pracować przy robocie ze swoich śników. Kludzić last auto. No okej. Okay. Twój własny geszeft już działo, ale geszeft to pewnie robota, nie? Czy coś takiego? Czy zakład? Ale nie masz pieniędzy, co by kupić last auto.
Na razie będziesz musiał robić dla większych firmów za kierownicy. Za kierowcy. Geschäft to sklep. Firma, no więc widzę, tam każdy co innego mówi. Twoja robota to bezpiecznie zawieźć ładunek. Tajle od autoków do doku, stokes we Poznań. Oto co robiście, twój szef da ci auto i będziesz całować za wszystko. Calować za wszystko. Nikt żaden się na ciebie nie oszydzi, przyjdziesz na czas. No, na serio jest wybór śląski, czy to jakiś ze Śląska? Nie, to jest oficjalny śląski, śląska wersja. No i jest pięknie. Teraz tak, ja już zrobiłem, normalnie gra tutaj instruuje, jak to bangla. Można sobie włączyć ten. Przydatne jest rozglądanie i całkiem ładnie funkcjonuje. Zapomniałem, jak się startuje silnik, ale zaraz do tego dojdziemy. No i teraz nic, zgodnie tutaj podążam grzecznie za... jak to się po naszemu nazywa? Automapą i jedziemy. Teraz tylko tak, na czym będzie polegał pierwszy problem? Okej, dzięki. No i jest. Aha, fajne jest to, realistyczne, że jak jesteśmy w środku samochodu, to tu jest zarąbiście cicho. Teraz tak, jak się teraz wyjeżdża z tego miejsca tutaj naszego, chyba tędy. Czy blinkery ustawiłem? A właśnie, nie ustawiłem blinkerów. To jeszcze tak, chwila przerwy, bo tam dużo osób mówiło o ciekawych rzeczach. Najważniejszą jest radio. Ja sobie nie wgrałem własnych wypasów. Bo tu można sobie dowolnie skonfigurować z sieci dowolne radio, jakie znamy. Tu jest zresztą, to właśnie jest tu info, że trzeba pogrzebać w pliku i to wszystko. Mi tam parę osób wysłało, ale nie miałem dzisiaj czasu niestety nic grzebać w tej grze. Dlatego zostaję przy takim starym, bardzo fajnym bicie, to jest country radio czeskie. Ja kiedyś mieszkałem nad granicą, zawsze słuchałem czeskiego radia. Więc będzie wypas. Czeskie radio Hein. Tutaj można wgrać dowolne, bo to po prostu bierze z internetu strumień. Więc będzie miło. Siedziałeś w 15.30. To tak, dobra, bawiłem się tutaj. Okej, to może żeby nie okłamywać. Teraz tak, nasztalowania. Nie jest za głośno w ogóle, jak co to dajcie znać. Włącz pieszych, tylko tak. Czy to będzie szpil? Czy to będzie grafika? Mysz na odwy. Odwyrtkę to ja lubię, użyj mil, nie, spoko, mowa, grafika. Ukończyłem tę grę, mogę powiedzieć, kto zabijał, tak, grafika, jesteśmy. Trochę za głośno, dam troszkę. Lata 80. to zmienimy, jak dojedziemy do tego, idziemy do Poznania, w Poznaniu zmienimy, będziemy w Polsce, a to będzie wypadało słuchać lepszej muzyki. Głębczyzna we zdrzałach jest średnia. A co to jest... Co to jest głęboczyzna we zdrzałach? To jest bardzo ważne pytanie. To jest jakość we zdrzałach? Skalowanie zwiększ. Zaraz musimy dojść tutaj do tego, do istotnej... Pisi są włączeni. To są pisi. Na końcu jest boss fight. Ale Wrocław jest w Polsce A, tak? To pomyliło mi się. Jest Dublin Śląski, tylko napisy niestety. To jest jak daleko widzisz w lusterkach. No to niech będzie, na razie nie wiem jaki ten. Teraz tak, co daje skalowanie tak naprawdę? I to skalowanie czego? Interfejsu? Na ultra wszystko. Wszystko jest na ultra. W większości wypadków. Niektórych się nie da na ultra. Jakość we zdrzałach jest tylko wysoka. Głąbczyzna jest średnia. Dobra, to nie ma co filozofować. Skalowanie rozmiaru ekranu. Załóżmy, że jest ok. Aha, tylko chciałem sobie ustawić. Przepraszam tutaj za problemy. Największy wypas, to znaczy... przypisz akcję. I tu są... zaraz, lewy blinker. Będę miał napadzie. I drugi napadzie. A resztę chyba ogarnę. Titek to jest klakson. Nie, to titka sobie można włączyć też. Jest lekki titek jeszcze. Wycieraczki będę włączał, tempomat jest bardzo istotny. I... no i tyle, resztę sobie obsługuję samodzielnie. Bigi zmieniają się same. Ręczno-brymza to jest hamulec, nie? Brymzowanie... kurde, można hamować silnikiem, ale zaraz. Brymzowanie motorem, tylko powiem to tylko jak się gra na automacie, bo to normalnie się dzieje automatycznie. Okej. Co z tymi pieszeni włączeni? Tak przynajmniej widziałem. Czas teraz wyjechać w końcu z tego. Ruczajek zrusza. No i jest. Pamiętaj, nie graj na czatach. Tylko widok z kabiny.
Czy to będzie ciekawsze tutaj? To jest strumień... Teraz, i przez taką bramę wyjechać? Tak się to w Poznaniu dzieje? Zaraz, zaraz. Tfu, we Wrocławiu? Tu jest fajne lusterko, które mi tą martwą strefę pokazuje w tym miejscu. Nie tu, co? Nie, dobrze jest, zgadza się, tędy mam wyjechać. Nie ma takich tych. No, oko powinno styknąć, no. Okej, okay, jedziemy w prawo, z tego co pamiętam. Realistycznie na razie wszystko. Teraz jest pytanie, czy ta gra wie, że w Polsce cały rok się teraz jeździ na światłach i że trzeba światła włączyć. Zobaczymy, czy inni mają. Witamy we Wrocławiu. Czy ktoś tu rozpoznaje realistyczne ulice i takie rzeczy? Dobra, widok ze środka będzie od razu spokój, cisza i tak dalej. Światła. Ale mają powyłączane. Nie, powłączane, dobra. Czy włączyłem teraz światła? Tak, dobra. Jakie są rodzaje świateł w ogóle? Są krótkie, długie, świetnie. Dobra, światła włączone, nie widzę skandalu. I tak, tutaj w prawo skręcić. Jest przygoda, kurde. Czeska muzyka. No i tyle, możemy sobie pogadać. Jedź jak w GTA. Nie ma mowy, to jest realistyczne. Nie wiadomo, że to nie jest... CD Projekt nie zrobił tak, że to prawdziwą ciężarówką się steruje. I tylko... O, przenosi nasze ruchy do prawdziwego życia. Ile tam tej prędkości jest? Chyba nawet na tym mi podaje. 23-24, dobra. Włącz sobie widok z prawego lusterka wewnątrz kabiny. Nie, ja się lubię tak rozglądać, bo to jest efektowne. I teraz tak. Czy ktoś rozpoznaje, czy Wrocław wygląda jak prawdziwy? Czy możemy teraz... Ja proszę o ocenę Wrocławia w skali 1 do 10. Na razie jest spoko. Ile tam macie ograniczenia w mieście? Tak jak w każdym zabudowanym obszarze w Polsce do 60? Jest 4, 3, 3 na minus 5 na 10. Nigdy nie byłem, ale 3, dzięki. No, w ogóle nie wygląda. Haj, pieszych nie ma, to prawda. A czy macie w Wrocławiu pieszych, czy nie ma? Jest tutaj policja, powinna być, ale jesteśmy w Polsce, jest pewnie nie wiadomo co tamten. Okej, wyprzedziłem jednego. Nie ma pieszych, no nie ma, to jest dziwne. 60 to po 23, no tak, prawda. Teraz będzie ciekawie. Rondo, są tutaj prawdziwe ronda. Czyli tak widzicie, no obszar jest obcięty, nie może tam odwiedzić własnego domu, trzeba tutaj grzecznie jechać. Muzyka jest dobra. A gdzie blinker? Ha, przy wyjeździe powinien być blinker, przepraszam. Okej, możecie mnie kontrolować. 70 km na godzinę tirem przez miasto, to dobrze? Bo nie wiem jak teraz, nie mam prawka na tir, więc nie wiem jakie tam obowiązują zasady. Sądząc po tym jak goście jeżdżą, to oni pewnie mają dużo większą prędkość niż normalne samochody osobowe dopuszczalną. Ej, ładnie, tak jest naprawdę w Wrocławiu, że tak się wyjeżdża z miasta i od razu tak fajnie? To jakiś murek. Podoba mi się tutaj. Wrocław, co? Co to za komin tam jest? Może tutaj jakąś wycieczkę krajoznawczą powie, co tam było widać. To jakieś zabytkowe drzewa pewnie. Fajnie. 70 na niezabudowanym, okej. Okay. W tej grze rzadko piesi występują, to mówi kanonier. Przejechałem 9000 km i tylko parę razy widziałem. No to są piesi Yeti, prawda? Ściągnij sobie pliczek i wklej go do mojej dokumenty, byś miał polskie radio. Ja wiem, znam ten pliczek, sam idę tam grzebać. Ten plik nie jest trudny do ogarnięcia, żeby tam sobie przegrzebać. Chyba przejechałem przez... Co, uczymy się, nie wolno przekraczać linii podwójnej. Tu jest jakaś stacja benzynowa. Można by wpaść na tego. Ile mogę tu jechać w ogóle? 65, pocisnę 70 i będę jechał. Można by wpaść na hot doga. Czy są stacje prawdziwe, czy jakieś tam znowu? Ciekawe jakie są ceny paliw w ogóle. 5 złotych? Zaraz, to jest jakaś... Aha, jeśli to jest cena w złotych w ogóle. Zobaczymy. Zaraz, potem na następnej sprawdzę ceny. Na razie jest miło i fajnie. Tak się jedzie. Czy ktoś rozpoznaje trasę, czy one są realistycznie odwzorowane? Jak ktoś może tam mieszka i codziennie też tak dojeżdża. Nie ma dziur. Aha, no właśnie. Okej, okay, Belet mówi, że 5,19 jest paliwo w grze. Chyba, że to jest w euro. Następnej, no mogę zatankować. Gdzie tu jest poziom paliwa? Jest, kurde. Tam na widać na desce rozdzielczej. Nie no, bit jest świetny, tak akurat do takiego tira. Wygodnie się prowadzi. Okej, okay. Bardzo dobrze odwzorowali Sudety. Jakbyś miał okazję, to jedź do trzech przez nie. Okej. Okay.
Na razie, ha, jedziemy do Poznania w ogóle, tak, tak. Teraz tak, jak to odległości są zrobione? Czy widać, że Polska, bo nie ma autostrady i trzeba się telepać jakąś drogą przez wieś? Brakuje tak, oznaczeń... No dobra, to podejrzewam, to sobie wymyśli tak po prostu, jak ta trasa będzie wyglądać. Bo brakuje takich wypasów. Zaraz pocisnę trochę, to 70 to jest kurde śmiechu warte. Że brakuje jakichś takich lokalnych miejscowości i billboardów w Polsce. Z Wrocławia do Poznania wjeżdża się przez teren zabudowany. Jeden czy dwie wioski. Z realnością ma się nijak. No, niestety. Ale może zrobią jakiś mappak. Ciekawe ile się jedzie w ogóle. Zaraz, godzinę 14. Nie będę jechał przez godzinę 14. Widzę, że tak pokazuje. Ta gra jest tak realistyczna, że naprawdę to się... O Boże, sorry. Trochę ten... Nie komentuję tego. Chciałem się zjechać, wysikać, więc tutaj przejechałem. Czy coś się stało teraz? Można wyjść w ogóle i obejrzeć, czy nic tego nie zrąbałem. Dołączam się do ruchu. Takie tam. Nie, to jest dobra ciężarówka. Nic się nie stało. Nawet się nie pobrudziła. Jednak są dziury, tak. Ale jest ta hamuwa, że jak jedzie tir, to on zatrzymuje pół oczywiście innych samochodów. Ale to dlatego, że nie było czego, tu się uczymy teraz. Jak ktoś, jest teraz jakieś tam dziecko, które chce być budowniczym dróg, nie było pobocza i gdzie wyszło? Zrób crash test. Nie no, chcę dojechać, a kierunkowskaz wyłączyć. Dobra, jest jakaś kompresja czasu, dzięki Bogu, bo widzę, że dojedziemy tam za 58-7, czyli za jakąś, może nawet mniej niż minutę. Dobra, to nie jest na szczęście super realistyczne. Migacz wyłączony, spokojnie. No i jest fajnie. 8, a, tylko strasznie jest nadsterowny. Już to mi się nie podobało. Kurde, sorry. Nie wiem, jak to się dzieje. Okej, tam jakieś słupki. Cóż, czasu mam dużo, więc spoko. 2000 euro zaraz wpadnie. Co jest grane? Może po prostu coś nie skręcę. Euro Crash Simulator. Jak idzie 120 po drodze z ograniczeniem 70. A to... O, jest, różne rodzaje asfaltu są. Te ograniczenia są tak zrobione, że wiecie. Zrób save'a. Tak, tak, tak. Dobre pytanie, czy można save'ować w trakcie gry? Nie wiem. Pewnie mapy Apple'a, tak, dokładnie. Okej, teraz mam jakiś taki dziwny zakręt. I tam chyba po drodze jest jakaś stacja, więc... Ja teraz mam 80, to spokojnie powinien pocisnąć. Włączę sobie tego... ten tempomat i jedziemy. A tak, źle powiedziałem, oczywiście, że chodzi o nadsterowne, no nieważne. Ktoś mówi, że obraz laguje, a dźwięk ok, tak? Czy ktoś ma jeszcze jakieś problemy, możemy zrobić potem poprawkę. Na razie jest przyjemnie. Ty hamujesz tirem... muszę uważać, jak czytam teraz... Aha, może droga na Poznań. Spoko. Sprawdzimy, czy... O. Za późno zobaczyłem. Naciśnij F7. Pod F7 jest dobre pytanie. Mogę, aha, jak ktoś chce zobaczyć funkcję interfejsu... Zmieniając temat, więc tak, mam taki fajny tu komputer pokładowy. Pod F7 jest tak. Szkody 1%, szkody 0. Zadzwoń po pomoc drogową. Tutaj miano towaru, to są tile... Co to są tile? Ej, kolego. Proszę, proszę, jakimi musimy się zagrożeniami na drodze zmagać. Gość wyprzedzał na hama. Pobaw się w Tokyo Drift. Wyobraź sobie takich prawdziwych... Tacy kierowcy już są, to jest realistyczny symulator. Ja też udaję prawdziwego kierowcę tira, więc spokojnie. Tajle to części, okej. Okay. Poznań. Stokes to są doki? Nie znam, nie wiem, co to jest Stokes w Poznaniu, więc to jest jakaś dzielnica, district. Pocisnę trochę tak. Spokojnie, 70 mogę tu jechać. O, realistyczne, pewnie takie pole jest w Polsce. Stokes to firma. Okej, dobra. No i sobie jedziemy, proszę, Poznań. Zaraz, tylko tak wyłączyłem, moment.
Gdzie jest mapa? A to jest pauza. F5 to jest mapa. Tutaj, okej, przejazd jest tędy. To nie Polska, nie Madziura. Może zrobili, ja dawno nie jechałem na Poznań. Tu jest droga na Berlin, kiedyś tam pojadę, a my jedziemy prosto. Chciał było stuchnąć, byś dostał odszkodowania. Tu Migotek 2 napisał. Wężej, tak, okej, odkryłem Poznań. Tu się bawimy w tych o Kolumba. No i jest, Poznań. Tak wygląda Poznań. Strasznie macie blisko do Wrocławia w ogóle. Ach, ta gra tylko denerwuje. Ajajaj. Dobra, no niestety wymusił. Wymusił, musiałem go wyprzedzić. Wolno się tym hamuje w ogóle. No i tyle. Słyszałeś o grze Don't Starve? Słyszałem, sprawdzam kiedyś, ale nie dzisiaj. No i jest. Proszę, jak tu pięknie. Dokładnie wepchał się. To kulturalnie 60. Jak na razie jest miło. Możesz zahamować silnikiem. A właśnie, to było pod jakimś tam przyciskiem. Czy będą jeszcze kerbale? A będą, bo właśnie mi jakoś wraca tęsknota za kerbalami. Ale na razie to są kerbale ze Śląska, to jest dużo ciekawsze. Okej, tylko tak, kulturalnie mu tu zajadę za nim. Dobra, nie będę już, nie dam mu powodów, by mi tutaj prowokował i wymuszał. Więc stanę. No i czekamy. Ciekawe, czy jest antyradar. Ciekawe, czy można się kłaść tam z tyłu. Dużo luster, to mi się podoba. Troszkę krzywo stoi, ale to nic. Tak, mapy iOS. Kierunkowskaz... Aha, kierunkowskaz zgasł. Ej, zwróćcie uwagę, że gałka się przełącza. Dobra. No i tu jesteśmy niby gdzieś w centrum. Ktoś rozpoznaje, ktoś tu był? Że może powiedzieć, co się dzieje? Już włączyłem migacze. To chyba jest gdzieś tutaj, z tego co rozumiem. Dobra, teraz słynne parkowanie. To jest też fajna zabawa. Można to zrobić samemu, a można pominąć procedurę. Ja mam ambicje. Spróbujemy pro, bez widoku zewnętrznego. Nie widzę tego. Więc tak, złamać, czyli najpierw. Najpierw w drugą stronę. Okej. Okay. Jest odgłos oczywiście cofania i tak dalej. Wygląda, że tutaj jest dużo... Aha! Proszę zwrócić uwagę, że tam jest moja dziołcha. Jest jej podobizna elegancka. Ktoś mówi, że jest Uniwersytet Adama Mickiewicza tutaj. No jest. Za późno złamałeś. No wiem, zrobię to drugi raz w życiu i to w grze, więc to nie liczy się zupełnie do niczego. Teraz... No teraz tylko tutaj elegancko, prosto... Nie, teraz będzie bardziej łamać. Tu jest dylemat taki, że mi się to wolno kręci, więc nie mogę szybko kręcić. To przyspieszenie kręcenia wynika z tego wysunięcia gałeczki. Spoko, spoko. Dobra, dobrze to chyba rokuje. Mam nadzieję, że zaliczą mi, bo kurczę, nie będę tego dziesiątki razy. Załóżmy, że jest, albo... Enter. Tadam. Okej, 130 km w 2 minuty, 2 godziny, spolone paliwo, 70 litrów. No i jest sukces. I tu się zbija poziomy i jeździ po świecie. Bardzo ładnie, czy z 2 minusami, tak. Proszę, zepsułeś. Wiem. No i tak, to jest twoja centrola. Jest to całkiem mały garaż. Może nie ma to dużo, ale to i na początek. Więc tutaj autorzy próbują nam takie pozytywne myślenie. Niestety nie masz sam za co zaparkować, także nie widać żadnych last autów. Jak będziesz miał tyle pieniędzy, co by kupić last auto, będziesz mógł swobodnie jeździć po świecie i kludzić swój własny biznes. Wąziu, czy
przy tym szale ucha oraz ciężkiego truka jest szansa na FTL? Jest, ale na razie ucho, tylko jak skończę ucho przede wszystkim. I niech się darzy. Tak się to mówi? Czy dazi? Dazi. No jest, Hania skania. Co to były mody? Poziom jest zerowy i tyle. No i teraz co? Trzeba sobie chyba anonsy znaleźć. Gipka robota to chyba jest ten. Nie mogę niestety działać, nie ma rynku towarów, bo nie mam własnej ciężarówki. Niech się dazi, okej. Okay. A mody to młody, tak, że młoda jest. Spamiętuj i załaduj, to jest dobre. Czyli spamiętuj progres z aktualnego szpilu. Nie są, kurde. Czy są polskie litery? Nie ma. Śląsk Stream. Spamiętaj. Jest. Przejdź ten transport na zlecenie, potem kredyt i bierz własną ciężarówkę. Dobra, no jedziemy dalej wobec tego. No to anonse. No i co my tu mamy? Jest trasa do Berlina. Tak, dobrze mówię? Tak. Ktoś mówił jakieś takie bardziej większe wypasy. Talie do autoków, drzewo. Z Poznania do Poznania. Minso. O! Można by pojechać z Wrocławia do Pragi. Ktoś mówi do Londynu. Tylko nie ma tu zaraz. Sortuj wedle cyna. Cyna za dystans, płatne skąd cyl. Długość cesty to pewnie długość trasy. Od najdłuższej. Tomaty to pomidory, powiem. Sroge ruły. Nie wiem co to jest. Szczyrk. Talie do autoków. Dobra, ktoś ma jakieś propozycje? Dawaj może X skąd, dawaj do Londynu. Ale nie mam takiego zamówienia na razie. Są tylko trzy strony i nie ma tego tak dużo. Żelazne rury są, dylowe panele, młynko w pulwrze. Na Berlin, nie? Nie, jestem za Pragą, tak szczerze mówiąc. Mi by się najchętniej ja bym się najchętniej do Pragi jakoś przebił. O, jabłka. Z Wrocławia do Pragi, bierę robotę. 3000 euro i spoko. Japonia, tak. Zobaczymy, ten Berlin też załapie się spokojnie. No dobrze. Podczepione to jest elegantko, jest. Euro goodies. Jedziemy z marki Ivedo. Bit jest. No to... Cóż, nie wiem jak tam wnętrza, czy są jakoś podobne do oryginałów, więc nie będę się wypowiadał. Tylko kulturalnie stąd wyjeżdżam. Jakby nie było znowu Wrocław. Skania ładniejsza. No bo pewnie zrobiona na podstawie oryginalnego modelu, a nie, że tu musieli kombinować. Dobra, kierunkowskaz, czy migacz, czy jak to się to nazywa? Wymusza znowu. Ciężarówka ma pierwszeństwo w mieście, kiedy wyrusza z trasy. Kurde, tutaj można dostać szału, jak się tak patrzy lewa, prawa. Dobra, ktoś zna tę dzielnicę Wrocławia? Blinker, przepraszam. Stan, wciśnij T i odjedź bez naczepy. Dobry pomysł. Głupież od razu teleportuje. Wcześniej musiałeś dojechać, to mówi Dziki Odyniec, do danego miasta i firmy. Może gdzieś w jakiejś opcji to jest. Jak się masz własną firmę. No bo tutaj niestety robię robotę tak totalnie. Sprawdź trąbini. Ja trąbię teraz, tylko tego nie słychać. Bo we wnętrzu siedzę. Ale zaraz... A, prawo teraz kulturalnie. Jaki to ma promień skrętu. Teraz tak, piesi na wymarciu oczywiście. I blinker, dobra. Blinker w prawo. Miałeś radio zmienić. No to zaraz. Jak to wygląda? Aha, tak, światła trzeba włączyć, jesteśmy w Polsce. Proszę, w całej Unii się świeci teraz, nie? I tak, pytanie brzmi, czy są pory dnia? Tak, bo jest 16:17. Masz nowy mail w ogóle. O, to może być ciekawe. To może być bardzo ciekawe. Ale tu pisze, że nie ma żadnych krótkich wiadomości. Chyba, że mail to jest co innego. No nic, to potem sobie sprawdzę, żeby nie spowodować teraz wypadku. Jędrze Brouse, jak już
i ktoś mówi, że sobie jest deszcz i są warunki pogodowe. No i pięknie. Tu oczywiście jest dużo miłych kamer, jak na przykład. Aha, to by mi się przydało do parkowania. To jest jakaś kamera filmowa. O, tak wyglądam, jak jadę. Idealne na fejsika, ale to w swoim czasie. Teraz kulturalnie ze środka, żeby się pociągnął prawdziwy ten. Escape i masz maile. Okej. Okay. Powtórzę piąty raz, mówi Andrzeju. Później i szybciej skręcaj, bo nadzież na czepom zahaczało znaki. Okej. Okay. Boże, znowu tu się kurde koleś, nie dałem kierunkowskazu, więc mógł się w ten... Czy tak, żeby nie zahaczać o znaki. Trzecia kamera jest z GTA, tak. Dobra, później skręcić. Elegancko jak na razie. I zaraz. Jak wjedziemy do trzech, to będzie autostrada. Kurde, szkoda, że wszystko jest w Schengen. Powinny być odprawy celne i szmuglowanie. To by było dobre. Ten cały świat jest wzorowany na prawdziwych mapach, czy po prostu nawalili domki i tyle. I to jest pytanie do gości, którzy to znają. Mi się wydaje, że nawalili domków i tyle. Czy Europa przypomina Europę z daleka, natomiast z bliska chyba nie. Czy jeden na padzie? Tak, niestety. Niestety, to nie jest pro, od razu uprzedzałem. To był most grunwaldzki, tak? No, na razie jest fajnie. 60 na godzinę, kulturalnie. Mam nadzieję, że nikt mi z tego lusterka nie wyjedzie. Tu jest na Pragę prosto. Mam nadzieję, że będzie jakaś autostrada, to będzie wtedy wypas. Trochę zwolnie, jak będzie przyjechać. Gdzie Bielany zategowali, ktoś pyta. Nie wiem, właśnie to chyba Niemcy robili, więc możliwe, że Angela tutaj już przygotowała specjalną wersję Polski, gdzie większość naszych terenów jest już zwrócona Niemcom. Autostrady tylko w Niemczech. SMS-a dostałeś. Boże, nie, maila dostałem. Zaraz sprawdzę, no tak nie jestem ciekaw. Może wyjdzie, że w ogóle się zsynchronizowało z moim prawdziwym mailem i będzie czytać moje maile. Wąziu, taki znak z odwróconym trójkątem to chyba znaczy, że musisz ustąpić. Tak, wiem. Boże, nie mogę czytać tego i grać. Jedziemy na stację benzynową? To już wygląda ciekawie. Ciekawie, co tam się robi. Jest parking i można zatankować. Wystawię już kierunkowskaz, żeby nie było wątpliwości. Dam sobie dla bezpieczeństwa widok z zewnątrz. To będzie grube. Strasznie mała budka. 5,19, kurde, za litr. Cena za wszystko... 0. No zarąbiście. Aha, tak się tankuje. Dobra, no okej. Chyba wyszło. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... Nie wiem, czy muszę teraz wyjść i podejść w każdym razie... Za twoje paliwo całuje twój szef. No i dobrze. Wszystko gra chyba w takim razie. Nawalili domki i tyle generalnie, mówi M. Hussein. Ale tamten komin we Wrocławiu i to był od elektrociepłowni wrocławskiej. Czyli jakiś poziom realizmu jest. Chyba to był czysty przypadek i tak sobie cytuję jebli komin. To jest też możliwe. Nie tankuje się przy włączonym silniku. Boże, a tak, to jest prawda w sumie. Tylko ciężko w grze to ogarnąć. No i ładnie, la la la. Ja troszkę tutaj sobie tak zetnę ten zakręt, bo nic nie idzie naprzeciwka. Uczcie się, uczcie. Tak można. Nie można, ale... Ale to jest takie fajne. I jedziemy. Nie, jedziemy. Czy mam prawko? Nie mam prawka na kategorię tą ciężarową, niestety. Nie jest wiarygodny stream, a to uprzedzam. Mandat można dostać mandat, wiem o tym. Czy mam prawko? No kto nie ma prawka? O, jak ładnie. Jak sądzicie, że muzę słychać tam w tle, ale jest mega. Okej, okay, zobaczymy. Jak przekroczymy 88 km na godzinę, powinien się przenieść w czasie, ale nic się takiego nie dzieje. Nie będzie jakaś Stany Zjednoczone, te. Stanuta to jest oczywiście, jak ktoś się dołączył teraz, to jest prawdziwe radio, które gra w tle, bo to można sobie zaimportować dowolnie.
Tam było jakieś ograniczenie, nie? Ale chyba się wyrobię, spokojnie. 77 plus. Okej, ktoś tam perfect pisze. Mógłbyś... Aha, żeby zobaczył. Tylko co tam chodzi? Boże, kurde, patrzę jednym uchem. Trzymaj kamerę prosto na drogę, nawet jak skręcasz, bo patrzysz w lewo, w prawo, to odruchowo kierujesz tamtą stronę. Tak, Boże. To jakiś zawali droga jedzie. Mam nadzieję, że nie będzie skandalu, jak się tutaj przed nich... Nie wiem, czemu stoją. Podejrzewam, że jakiś jest ruch wahadłowy, ale nie ze mną te numery. Grałem w GTA, więc spokojnie. Wiem, jak się takie coś obchodzi. Jak ktoś nie ma połączenia do neta, to nie posłucha radia. Jest jakieś, są jakieś wbudowane kawałki. Ale bez neta będzie kiepsko. No jest elegancko, dobra. Na trzeciego. Czy nikt nie jechał naprzeciwka, no więc cóż miałem zrobić? Pójść śląskie sztagiery. Nie wgrałem tych stacji śląskich. Skręcaj bez patrzenia na boki. No muszę się rozglądać. Znaczy, ciężko tę grę nazwać jakimś super symulatorem. To jest taka gra na motywach jazdy ciężarówką, ale jest słodko. Może jak będzie któraś tam część, to będzie już niezwykle złożone. W ogóle ile jeszcze tam zostało? 2 godziny coś. To chyba jest granica, bo tyle flag. Zresztą kto wie, co to może być tak naprawdę. Bo nie zwróciłem uwagi. Nie, dobra, teraz wjeżdżamy do Czech. Sami z Czyki Chan, mówię, sami specjaliści od kierowania ciężkimi pojazdami. Uważaj na tablicę o fotela, trzeba przeczytać, to jest Praga, Brno i Poznań. Nie ma zbyt dużego wyboru miejscowości, ale jesteśmy. No i ładnie tutaj. I tak, Rams mówi, że model zniszczeń w tej grze nie istnieje. Pewnie nie. Zajechałeś po podwójnej ciągnie, że przeciąłem podwójną ciągnię. Tak, czy ja to mogę mówić, czego nie wolno robić, to zrobiłem źle. Tu jest ładnie. No i nic nie jedzie i spoko. Aż tak się chce, jak... Był taki film Cena Strachu bodajże. Żeby mieli dowieść... Powinni taką misję zrobić, żeby się wiosło nitroglicerynę. Dla mnie do domu... Do mnie do domu miałem jechać, ale na Czechy zboczył. Zboczyłem na Czechy, prosto. Nie, są wirtualne lusterka pod F2. A w sumie takie, dobra, to sobie mogę dołączyć, bo to faktycznie pomaga. Ale będę włączał w odpowiednim momencie. Ja wolę tak sobie rozglądać, bo to jest takie naturalniejsze. Do tego ten hełm by się przydał wirtualny. Wychodzi ten jakiś AI najnowszy. To... Teraz to ja się nie dziwię, dlaczego tak długo w czerwcu do Nysy jechałeś. A jest Wojtas. Tak, jechałem tirem. Dobra, Praga, już prawie, tędy. Proszę, proszę, to jakieś maszyny. Rozglądaj na maksa w lewo, to zobaczysz, że można się wychylać. Tylko zaraz, zaraz. Teraz będzie prosta i można się wychylić. Ej, genialne! Dobra. Przy otwartym tym. To jest dobre. Można się więc wychylać, potwierdzam. Więc spróbujemy zaparkować następnym razem przy wychylaniu się. O, coś się ruszyło w tej... Zaraz, zaraz. Wykroczyny, jednokierunkowa cesta. Zasadzili mi mandat. Czyli nie ma takiego... Ale byłem na jakimś kompletnym zadupiu w ogóle. Co się stało? Przywal coś, bo zasnę. Spokojnie. Czy w drugą stronę też się da wychylać? Już sprawdzam. Nie, w drugą stronę jest problem. A to realistyczne, bo w sumie jak można tak robić? Nikogo tam nie ma. Dobra, jeszcze jedyne... 80 kilosów, zaraz tam będziemy. PGR Simulator 2013. Zagadam zaraz z CDP-em, czy podrzucą. To jest ten symulator farmy, więc chętnie bym sprawdził. Głośniej radio? Mogę zaraz dać. Jechałem do Rzech od razu mandat. No tam mają lepszy teraz. Tak mi zwalnia ta bryka. Coś jest nie tak. Zaraz. Strasznie wolno jadę i nie wiem, z czym to jest związane. 42. Ja wiem, że mogę włączyć tego, tempomat. Nagle mi ciężarówka zaczęła zwalniać. Tempomat powinien się wyłączyć, kiedy sam zmieniam prędkość, natomiast tego nie robi.
Paliwo było... Zaraz, jak paliwo się skończyło? Paliwo jeszcze pół baku. Sprawdź uszkodzenia. Dobra, sprawdzamy uszkodzenia. To jest pod F787. Nie, zero uszkodzeń. Tylko nagle po problem. Tak, szczone paliwo. No jest dramat. Tak. Ogranicznik do 90, ale jadę 46 jadę. Z tego co widzę. Nie jadę pod górkę, bo się telepię w dół. Chociaż może jest jakaś ostra góra? Dobra, może była góra. Daj gazu, cisnę gaz, cisnę jak się da. Teraz go rozpędzę za wszystkie czasy. W ogóle chyba się zmienia pogoda i będzie ciekawie. Nie, jak ten, ale tempomat działa do momentu, dopóki, czy tak powinien działać, dopóki nie pocisnę po klawiszach. Zaraz, ile tam zostało tych w ogóle kilosów? Niedużo, okej, okay, jesteśmy na autostradzie. Dobra, rozpędza się znowu. Może wlałeś 95 na Lidla? Tak, to było dobre, gdyby się tak dało. Okej, okay, kierownik mówi, że pod P są wycieraczki. Można dać, spoko. Czy widać z zewnątrz? To jest bardzo ważne pytanie dla mnie. Lubię się jarać takim widokiem samochodów z wycieraczkami. I chodzą. Teraz zaczynam się... Okej, okay, uwaga. O. Zaczynam się troszeczkę nudzić, więc zabawimy się w pojedynek na szosie. O. Był taki film dokumentalny o szalonym kierowcy ciężarówki. Nikogo nie przepuszczę. Dobra. Nie będą mi tutaj tego... Co tam wieziesz? Jabłka. Tam sobie tylko widok tutaj. I tutaj. O. I niech któryś spróbuje mnie przedzieć. Ciekawe, co ta rzeka tam płynie. Jedź pod prąd. A mogę na chwilę zjechać pod prąd. Ładne cienie, no ale to się już robi w sterownikach. Dobra. Jabłka z dopalaczami się od ktoś mówi. Niech będzie teraz. Royal Apple, tak. Biegi. Ja nie steruję, mam automat. Powinno samo zmieniać biegi. Ja tu gram jak prymity w napadzie i z wszystkimi udogodnościami. A Weltawa mówi, dobra, Stamford, dzięki. Jak połączyć tę grę z Anteworld? Tak, 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 dali budowę miast i wszystko, wiadomo. Kusi mnie tu by zmienić ten, ale na razie nie będę szalał, bo ta gra nie jest pewnie nastawiona, to jest niestety. Tutaj zadymy się robi kiepsko. Proszę, zero otarcia, chociaż troszkę może. Dobra, wjeżdżamy do Pragi powoli. Szkody 2% za taki mały znaczek? Wszystko przez widok. I teraz tak, włączam się tutaj, jestem w Pradze. Przy zjeździe z ronda kierunkowskaz, kulturalnie, jesteśmy. Zaraz, P to jest wycieraczki. No i jesteśmy, tutaj dużo tego nie ma. Czyli jest zamek chociaż, starówka, jest hotel. To jest jednokierunkowa, więc mogę sobie zjechać na to, jest zielone. Mogę powyłączać te lusterka tutaj. No i w lewo. Misje w nocy podczas deszczu, bardzo chętnie. No i trzeba teraz... Identycznie to jest jak w Poznaniu, ale załóżmy, że to zbieg okoliczności. I teraz tak. Kulturalnie zaparkować. Netscan teraz. Spoko, spoko. No to tak. Zámek v Náchodě nabídne v sobotu večerní prohlídky a černou paní se strašidly, no a Velké Březno v Ústeckém kraji zase sezónu zakončí. Kurde, nemá jak tego zrobić. A ještě dobrá zpráva také pro lidi. Jak będzie zielone, to te wciskasz. Ja łapię. Tylko pewnie nigdy nie będzie zielonego. Tradiční noclehárna pro bezdomovce prošla nejnutnějšími opravami, jak na opláštění, tak v interiéru. Už dnes se plavidlo vrátilo do svého kotviště u Štefanie. V noci se super všechno podsvětlí, jak włączysz přední světla. Taký efekt, že až se chce grať. To mluví, cituje, bus po ojcu. Więc spoko, sprawdzimy jazdę w nocy wobec tego. Ja też lubię jeździć w nocy. Da się podjechać po dłużej. Nie ma Krakowa. Niestety, Kraków będzie w DLC. A, chociaż tak na Hama też by się dało wjechać.
przyspiewa k udrżeniu dobrego. Kiedy sprawdzisz maila? Zaraz, spokojnie. Mi się nigdzie nie spieszy tutaj. Nie trafiłem, bo tak se prostuję na razie. Może zrobię prac. Pytam się CD Projekta, czy by mi pod kątem przyszłych edycji, czy by mi zasponsorował kurs na ciężarówkę. Ile w ogóle trwa kurs na ciężarówkę? Więc jakieś niezłe jazdy. Niska oblačnost místy zhoršuje rozptylové podmínky a budeme se s ní potýkat i zítra. V noci teploty spadnou zhruba k 5 stupňům, ale místy až ke 2 stupňům nad nulou. No dobra. I próbujemy z tym. 3 miesiące ktoś mówi. Ale pewnie trzeba mieć jakiś, nie wiem, tam trzeba coś... Jak się jazdy robi w ogóle? To już niezły hardcore. 10 godzin teorii, 20 praktyki. No jest ktoś, kto się zna naprawdę? No, na razie to rokuje nidźwy. Chociaż jest krzywo, już widzę jak... Ale, nie chcę nic mówić. 30 godzin na CE, 30 godzin, łącznie około 5000 zł. Na CE, CE to jest jakie? CE to jest ciężarówka, CE? Okej, okay. Vivian mówi, że nie musi być idealnie, parkuj, parking jest miły. No to dobrze. No już prawie. Teraz coś się rąbie. So close, tak. Spokojnie. No baba za kierownicą. Tak wyszło. Zacząłem doceniać, to jest ważne teraz wyznanie Flykuba. Zacząłem doceniać mojego ojca, on ma to nażywać. Bo on zrobił prawo jazdy, aniżeli od razu mu kazali parkować pierścień w pracy. Czy jak za jakiś kurs. Nie, żebym mu umniejszał, nie? Tylko, że... To da się pewnie ogarnąć. Enter, wciśnij, wstydu oszczędź. Nie, zrobię. Ja nie zrobię, nie po to tutaj robię ten stream, żeby sobie nie zaparkować ciężarówką. Teraz już będzie elegancko. Jest! Stój. T. Yeah. Pro. Pokaż teraz wyniki. Tylko czy mi doszedł jakiś nowy poziom? Jest. I poziom pierwszy mody. Świetnie. Parkujesz... tak. Dnia jesteś bohaterem. Dziękuję. Łoska na finish safe. Embarrass. Okej. Okay. Przy robocie zyskujesz wertowne szprymy. Im dłuższy dystans przejedziesz, tym je masz srokrze. Dzięki temu zarabiasz... Przepraszam za okaleczenie śląskiej pięknej gwary. Zarabiasz punkty. Kery możesz przypisać sam, co by podstrychnąć to, co umisz. Srokrze szprymy odkryją lepsze oferty roboty z kuli tego, że firmy będą bardziej listę twojego profesjonalizmu i zaczną ci oferować lepsza praca. Snadną rzeczą ze srokszym geltygiem. Czyli zrozumiałe wszystko. Bana temu, co nie wierzył. Oczywiście. W Made Investi. I tak. Jezu. Co to jest? Długa cesta. Każdy towar jest wertowny, ale niektóre rabunki są bardziej wertowne od innych. Okej. Okay. Firmy wierzą ino ekspertom przy przyjmowaniu takich dostaw. Za nagrodę dostaniesz. Kurde, RPG zrobili. Wertowne anonse zablokowane. Gel tak srowszy o 5% za wertowną dostawą. W co iść? Wertowny ładunek. Towar łatwy do potrzaskania. Dostawa na czas. Eko kludzyni. Długi dystans, nie tak. No i jest. Spamintyj. I teraz tak, kup last auto. Zobaczymy jakie są ceny. Co to za spisek, że tylko można kupować... Kupimy we Wrocławiu. Aha, nie da się. W Hanowerze, dealer last autów. Scania. Poniedziałek, sobota, no i co teraz? Kup online, czy bezuch... O czym to się różni?
Najpierw dodaj kredyta. Tylko muszę znać ceny, więc spokojnie. Zauważyłeś, że Inveco to jest Invedo, a Mercedes to inaczej się nazywa? Tak, tak, tak. Zagrasz w Warzone 2100. Aha, e-mail. Blank nowe skania na przykład. Aha, no to właśnie to, że w Hanowerze. Zocni państwo. Są my certyfikowanym dealerem z Last Outów skania. Oferujemy srogo wielość rostomajtych konfiguracyjów i możemy to nastalować wszystko wedle specjalnych wszystko, wedle specjalnych życzeń. Kuknijcie, prosimy, do naszego salonu w Hanower. Last Auto, o którym żeście śnili, może być za rożko za drzwiziami. Zresztą tym wasz dealer Last Auto w Skania. Jak będzie przerwa, sprawdzić Gmaila, sprawdzę. Srogi salon, weź, no kuknij co daje. No dobra, to mówi Wiewiór. A jest tak, jest bank. Jest tak, zaraz. Kup Last Auto. I teraz tak, mogę kupić online, ale mogę byzuch obranego dealera. Na isto chcesz jechać do Hanower, dealera Last Auto w Skania. I to jak to wygląda? Jak się zgodzę, żeby jechać, to co się będzie działo? Tak sobie teraz myślę, mówimy Mejuto, że Klocu chyba jest ślązakiem. Nic nie będzie. Teleportuję cię. No to okej, jadę tam. Ej. No i możemy sobie poglądać wypasy. A ciupnąć się można. Dostępne niektóre są, i teraz tak, niektóre są dostępne od różnych poziomów. Niektóre od wypasów i tyle. A ciupnij się to jest co? Cena przy ciupaniu, że to jest targować się, tak? Niech zgadnę. Rajda trackerów. Nie sądzę, że trackerzy chcieli w to grać. Hania Skania ma radio wciepione w mózg, tak. She didn't ask for this. Aha, wymiana została, targować. Pogódź się z tym, że jesteś biednym Polakiem i nie masz na to hajsu. Mówi wojaczek 1234. No ale zaraz, można coś tam obejrzeć sobie, chociażby wejść do środka? Da się tuningować jak śmieciarki w Saints Row? Nie wiem. Kliknij na nasztalu i konfiguracyjo. Tylko teraz tak. Nie wszystkie mają nasztalować. W ogóle nie mogę klikać po tym niestety. I tam ludzie odpowiadają, że da się je konfigurować czy tuningować. I proszę. Kabina. I tu można różne wypasy zmieniać, tylko trzeba mieć odpowiedni poziom. Podwozi. Motor można zmieniać. Wnętrz. A! Standardowe UK jest teraz też. Dobry deal. Obedrzyj zmiany, czyli to pewnie jest zrezygnuj ze zmian, okej. Okay. Lakiery są. Drogo malowanie kosztuje takiej ciężarówki. Musisz kredyt. No ja rozumiem. I tutaj uwaga, można robić wypasy absolutne. Zmieniać lusterka. Na poziomach różne bajery. To jest naprawdę dobre. Akcesoria. Plastikowe lusterka. Zaraz, tylko jak chce się rozglądać. Można zdjęcia robić. Co mnie tu jeszcze intrygowało? O, takie. Czy można jakąś, nie wiem, żeby dyn dał mi taki tutaj... jakaś pierdoła. Albo tu co może być? Obrona przed Klarą, proszę. Całkowicie wypas. Prawda? Ktoś tam to napisał. Majestic, czy Majest 1C. Szoki niedowierzanie, jakie ta gra ma możliwości. Tak. Na stole masz kierownicę z UK. A to jest, kurde... Prawda, jak to się stało? A to nie ja mam, tylko ten. Teraz tak, można zapalić światła. To w ogóle jest wypas. No, tylko trochę pracy jeszcze trzeba będzie w to włożyć.
Stalowsko pora tajlów. Chcesz odciepnąć wszystkie modyfikacje w Elastaucie, tak? Jak jedziesz, to możesz wyjdziesz przez okno. Wiem, sprawdziłem to już. 100% RPG, więcej takich gier. Dobra, ja ten... Ja na dzisiaj sobie zrobię przerwę od tego, ale myślę, że jutro do tego wrócimy. Jeszcze ta muzyka, te piękne truki. To jest dobre. Potrzebuję coś normalnego. Nowy e-mail jest, ktoś mówi? Zaraz, jest nowy, to prawda, chyba że nie znaczyłem. O! Hybiocip jest, największy czysty spam. Hybiocip pieniędzy, pomogę my, zacni państwo, zocni. Pomyśleli my, co moglibyście chcieć widzieć, że oferujemy fajne pożyczki dla nowych geszeftów. Potrzebujecie pieniędzy na kludzyny waszego geszeftu? My wam pomogliśmy. Przyjdźcie z bezuchem do naszego lokalnego banku, co by przywidzieć się więcej. Menadżer Przedeju Bank. No i proszę. Tylko nieźle bym się nie wydymali. Ale jest symulator tirowca prawdziwy. Tak, jest nawet. Pomożecie, pomożemy. Owszem. Wądziu, to tylko demo, nie będą jeszcze tego usprawniać. To nie jest demo, to jest pełna wersja. I nie wiem, mogę zagadać z tym projektem, co planują. Jest tak, co to są rzeczy? Plac internetowy od Euro Truck Simulator. I co to jest? A, to jest przeglądarka, to sio. Tu jest... internet. No i tu wiadomo, jakiś tam bloger i Facebook. Teraz tak. Ja bym sobie zrobił przerwę. Zrób Transformersa. Chciałbym. Ja sobie tu zapisuję tę grę. Jak ktoś będzie chciał, to ja do tego wrócę. Ja muszę na razie odpocząć od tych tracków. Śląski stream jest. Spamiętaj. Ja. I bym sobie zrobił tego. Aha, ktoś mówi o Castle Story. This game is just amazing. Musamen napisał. Grapa. Dobra, zrobimy takim parę drobiazgów. Ja bym najchętniej zrobił X-Koma, nie? Chyba, że X-Koma wieczorem. Możemy się ten... Bo można teraz... Te w sumie delmy, tylko mam delmy nieskonfigurowane i dlatego byłoby głupio. Ale to umówmy się tak, delmy będą wieczorem ewentualnie. Natomiast teraz X-Koma trzeba skończyć, bo mam jedną misję, gdzie muszę uratować dobrego człowieka. A potem ten, potem jedziemy. Więc tyle. Dobra, ja potrzebuję, nie wiem, 5-7 minut, żeby coś do picia zrobić i jedziemy. A potem powiem dokładnie, te delmy jakoś koło 22. Bo chcę tylko sobie poprawić kwestię save'ów, żeby nie robić tak w ciemno, za każdym razem od początku. Więc ten. Więc dzięki za tutaj zabawę z ciężarówkami. Jak ktoś chce tam zobaczyć, jak się odbija polityków w X-Komie, bo mamy teraz ważną misję, to zapraszam za jakieś 7-10 minut. Tyle. Więc to było to. Fajne bity. To miłego wieczoru, a delmy wieczorem. Tyk.